Galeria Marszałkowska ma już 15 lat swojego funkcjonowania. W czasie, kiedy Państwo załatwiacie sprawy urzędowe, możecie zetknąć się ze sztuką, kulturą, głównie mówiącą o regionie Warmii i Mazur. Promujemy tu naszych artystów, naszych twórców, ale bywa też, że ludzi z całego kraju, którym Warmia i Mazury są bardzo bliskie. Tak jest w przypadku pani Ewy Kuczewskiej, malarki, która urodziła się wprawdzie na Śląsku, ale całe swoje dorosłe życie spędziła na Warmii i Mazurach. Ewa Kuczewska jest malarką amatorką w pięknym tego słowa znaczeniu. Maluje z dużym talentem i starannością. Obrazy, które możecie Państwo oglądać na wystawie, to przede wszystkim zbiór pejzaży przyrodniczych, architektonicznych, przedstawienia kwiatów i portrety kobiet we wnętrzu. Malarka tworzy ambitne, złożone z wielu elementów kompozycje. Potrafi budować wieloplanowe układy form, które z upodobaniem cyzeluje kolorystycznie. Sztuka jest dla mnie, można powiedzieć, wszystkim. Ja sama mam ogromną wrażliwość. Chciałabym tą wrażliwością obdzielić dosłownie pół świata. Ale często spotkam się z czymś zupełnie innym, o czym w ogóle nie chcę mówić. Czasami próbuję sprowadzić ludzi na właściwe tory przez to, że pokazuję im coś w plenerze pięknego, po to, żeby tej wrażliwości troszkę nabyli. Inspiracją dla mnie jest niemal wszystko. Przyroda, no piękne kobiety, nie ukrywam też, bo patrzę, obserwuję i maluję często. Otaczający w ogóle mnie świat. To jest moja inspiracja, a poza tym inspirują mnie również obrazy, które oglądam. Często chodzę na różnego rodzaju wystawy. Pani Ewa Kuczewska jest osobą bardzo wrażliwą i jej obrazy odzwierciedlają tą jej wrażliwość, taką subtelność, taką głębię, bym powiedziała, uczuć, a przedstawia to za pomocą barw bardzo takich pastelowych, takich stonowanych. Nie są to jakieś prace agresywne, nie są to prace bijące po oczach, ale takie, które nakazują się skupić, stanąć, pomyśleć, wpatrzeć się w nie. Nasz klub jest przede wszystkim po to, żeby właśnie skupiać osoby, które chcą tworzyć. Tworzyć w różnych innych grupach lub też w zaciszu pracowni domowych i nie zawsze mają taką możliwość wyjścia gdzieś na zewnątrz. Jest to specyficzna sytuacja, bo pani Ewa była onegdaj w czasie, kiedy kolej funkcjonowała w tym budynku, naczelniczką kadr. Więc jest to z pewnością podróż sentymentalna do pracy zawodowej, w twórczości pięknego dzieła, jakim jest mówienie poprzez obrazy o regionie Warmii i Mazur. Dostąpiłam wielkiego zaszczytu. W tym właśnie budynku, w którym odbywa się wystawa, pracowałam i to bardzo długo, chyba przez ponad 20 lat. Także ja traktuję go jako prawie swój dom rodzinny. Na wystawie zachwycają mnie szczególnie trzy obrazy. Jeden z pejzaży, który przywodzi na myśl najlepszą tradycję flamandzkiego malarstwa. Drugi to układ kwiatów, przypominający kartę ze starego zielnika i bardzo nowoczesny w formie oraz konkretny portret dziewczyny na tle morza o zachodzie słońca. Serdecznie polecam Państwa uwadze ten zbiór obrazów stanowiący zapis autentycznego zaangażowania w malowanie.